Wycieczka do piekła. Niewiele pamiętam z wycieczek szkolnych. Przeważnie odwiedzaliśmy nudne muzea, skanseny albo organizowano nam czas w zielonych szkołach. Główną atrakcją były wtedy szczeniackie wygłupy z kolegami, nocne rozmowy przy latarce czy końskie zaloty do koleżanek. Mimo tego jeden wyjazd zapadł mi w pamięć szczególnie. W wieku 13 lat, w ramach lekcji wychowania obywatelskiego, razem z klasą pojechałem na wycieczkę do Auschwitz. Nazistowski obóz zagłady szybko stłumił nasze dziecięce szaleństwa i wyobrażenie o świecie, zabierając niewinne dusze do ponurej, szarej rzeczywistości. Klimat tego miejsca sprawił, że zapomnieliśmy o żartach, zaś panująca martwa cisza prześladowała nas przez całą podróż powrotną. Siedzieliśmy, wpatrując się w okna, przytłoczeni spotkaniem z okrucieństwem tego świata. Ryk starego silnika diesla szkolnego autokaru zmienił się w sarkastyczny chichot, drwiący z naszego wcześniejszego, niewinnego śmiechu. Przed Oświęcimiem nie rozumieliśmy, czym jest idea totalitaryzmu. Większość z nas nawet nie znała tego pojęcia. Wtedy jednak po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, czym jest wojna. Nie przypuszczałem, że kiedyś zobaczę ją na własne oczy. Dziesięć lat później znów słyszę głośny silnik diesla. Tym razem jakby czystszy, mniej charczący i dławiący się. Biały tarpan Honker z oznaczeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych zabiera nas na wycieczkę po Phnom Penh. W 1992 roku kambodżańskie drogi pozostawiały wiele do życzenia. Nie było znaków drogowych, a GPS pozostawał w sferze utopijnych marzeń. Nie dysponowaliśmy nawet papierowymi mapami, przez co długo szukaliśmy drogi do wyznaczonego celu. A było nim więzienie o tajemniczej nazwie S-21. Wesoła muzyka dochodząca z radia rywalizowała z niedogodnościami podróży, zabiegając z powodzeniem o naszą uwagę. Znane hity tamtych lat i towarzystwo przyjaciół z kompanii sprawiały, że uśmiechy nie znikały nam z twarzy. Wreszcie dotarliśmy na miejsce. Wcześniejszy dobry humor zastąpiła ciekawość połączona z czujnością. Złowieszcze Tuol Sleng, o którym jedynie słyszeliśmy od kolegów z innych kontyngentów, z zewnątrz nie wydawało się tak groźne. Naszym oczom okazał się budynek przypominający bardziej szkołę niż więzienie, którą zresztą kiedyś był. Minęliśmy bramę i ujrzeliśmy piękny skwer ozdobiony drzewami owocowymi i równym rzędem palm. Jedyne, co zdradzało przeznaczenie tego miejsca, to druty kolczaste, którymi skrupulatnie owinięto wszystkie budynki. W miejscu dawniej rozbrzmiewającym dziecięcym gwarem unosił się złowieszczy niepokój, potęgowany martwą ciszą. Powitała nas tablica, niby szkolna tablica ogłoszeń. Popatrzyliśmy na nią, lecz nie znaleźliśmy informacji przeznaczonych dla uczniów, a jedynie więzienny regulamin przesłuchań. Stojąc jak wryci, zaczęliśmy czytać. Musisz odpowiadać na pytania natychmiast, bez zastanowienia, głosił jeden z pierwszych punktów. Każdy kolejny powoli odbierał nam mowę. W czasie chłosty lub rażenia prądem nie wolno ci w żadnym razie płakać. Weszliśmy do pierwszego budynku. Kilka kroków i naszą uwagę natychmiast przykuł szereg pustych klas lekcyjnych z metalowymi łóżkami stojącymi na środku pomieszczenia. Po prawej stronie klasy wisiała kolejna tablica szkolna ze śladami niedbale startych napisów. Zupełnie jakby niedawno skończyły się tam lekcje. Na przeciwnej ścianie umieszczono duże zdjęcie. Widok tego pomieszczenia uwieczniony tuż po wyzwoleniu więzienia przez wojska wietnamskie. To samo łóżko, a na nim przykute do metalowej ramy nienaturalnie powyginane i zmasakrowane zwłoki. Na podłodze rozrzucone narzędzia tortur, saperka, łańcuch, kij bambusowy. W kolejnej klasie to samo. W zasadzie wszystkie wyglądały podobnie. Łóżko, zdjęcie. Łóżko, zdjęcie. Łóżko, zdjęcie. W jednym z pomieszczeń makabryczny rytm zburzyła ogromna plama krwi pod łóżkiem i wokół niego. Podobna do tej na fotografii zrobionej w dniu wyzwolenia. Nadal tam była, rdzawa i wgryziona w terakotę. Krzyczała bezgłośnie, atakując nas zapachem krwi i śmierci, pośród jakże znajomej, przeraźliwie świdrującej mózg ciszy.
następne fotografie i następne zwłoki. Tym razem z wciąż otwartymi oczami. Już nie ma w nas beztroski. Uciekła gdzieś w bezpieczne otchłanie duszy. Udziela nam się cisza i śmiertelny, wręcz gęsty, chłodny bezruch tego miejsca. Poruszamy się ostrożnie, żeby ich nie naruszyć. Kolejny budynek. Wypalone cierpieniem oczy patrzące na nas z fotografii. Ściany pełne zdjęć więźniów robionych przez oprawców po przyjęciu do S21. Pisarze, uczeni, dziennikarze, inteligencja i niestety kobiety, a przede wszystkim dzieci. Setki, być może tysiące fotografii przestraszonych, umorusanych dzieci. Grube łańcuchy owinięte wokół drobnych szyi. W szklanych oczach to samo wypalenie bólem i lękiem. Wśród nich fotografia przerażonej kobiety, zasłaniającej własnym ciałem dziecko. Kilka pomieszczeń i tysiące par oczu o pustych spojrzeniach. Spojrzeniach bez wyrazu. Bez chęci życia. Wpatrzone w nas. Śledzące każdy ruch i proszące o chociażby chwilę uwagi. Zatrzymujesz wzrok na kolejnym zdjęciu i zdajesz sobie sprawę, że ci wszyscy ludzie, kobiety, dzieci nie żyją. Umierali powoli. Bici, maltretowani, katowani w tej właśnie milczącej szkole na przedmieściach Phnom Penh. Poczułem zimny pot na plecach i chłód, nagle olśnienie, mroczne déjà vu. Znów miałem 13 lat i byłem w szkole. Tym razem w makabrycznym liceum z piekła rodem, gdzie towarzysz duch doprowadził do eksterminacji tysięcy bezbronnych ludzi. W kolejnych pomieszczeniach zdjęcia zastępują obrazy namalowane przez jednego z więźniów. Niezwykłe dzieła sztuki prymitywnej. Graficzny zapis wspomnień naocznego świadka. Plac. Szafot. I dzbany do podtapiania lub zwyczajnie topienia więźniów. Kolejne malowidło i szkolna konstrukcja do ćwiczeń, wykorzystywana do tortur. Wieszano na niej ludzi za związane na plecach ręce. Pozycja sprawiająca ogromny ból powodowała powolne duszenie się i śmierć w wielogodzinnych męczarniach. Krwawe dokumenty ludzkiej kreatywności w wynajdowaniu sposobów mordowania. Na ścianach nadal wiszą narzędzia tortur. Kajdany do zakuwania kilkunastu osób jednocześnie. Po chwili dowiadujemy się, że cierpienie można zadać również bez narzędzi. Ułożonym na płasko ludziom, stłoczonym na posadce, kazano leżeć w bezruchu. Każdy ruch i niesubordynacja skutkowały natychmiast chłostą do krwi, a często nawet do śmierci. Na piętrze witają nas pojedyncze, niewielkie cele bez drzwi. Cele zamurowywane były na stałe pustakami. Podrapane ściany i podłoga. Brunatne ślady zaschniętej krwi i ekstrementów. Kajdany i wykuta w podłodze dziura, przez którą mieszanina krwi i odchodów spływała po zewnętrznej ścianie budynku. Przykuci do ścian więźniowie umierali z głodu, wyczerpania, ran i szaleństwa. Okna zabezpieczono drutem kolczastym, by więzień, któremu uda się wyswobodzić z kajdan, nie mógł popełnić samobójstwa, kończąc tym sposobem z obłędem Tuol Seng. Przerażającego miejsca, gdzie nie można oprzeć się wrażeniu, że z każdym krokiem wpadasz w otchłań rozpaczy i ludzkiej niegodziwości. Okrutnego koszmaru na jawie, będącego wytworem żywego zła. Pamiętam olbrzymią mapę Kambodży ułożoną z ludzkich czaszek. Rzeki Mekong i Tonose spływały krwią. W tym momencie zrozumiałem symbolikę tej makabrycznej kompozycji. Zobaczyłem ciężko ranną Kambodżę. Krwawiący kraj skąpany w szkarłacie. Dans makabry czerwonych Khmerów. Nie wytrzymaliśmy tam długo. Wróciliśmy do auta. Drzwi zamknęły się, a my nadal siedzieliśmy w ciszy. Z końca ulicy dobiegały stłumione dźwięki wesołej muzyki khmerskiej. Właśnie rozpoczynało się wesele. Ludzie wyszli na ulicę śmiejąc się i tańcząc. Ów przypadkowy kontrast doskonale odzwierciedlał Kambodżę. Widoczny na każdym kroku i kryjący się za każdym rogiem dualizm. Życie i śmierć idące w parze. Ruszyliśmy. W mojej głowie rozbrzmiewały słowa piosenki: Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
Niestety, to nie był koniec wycieczki do piekła. Kierujemy się na przedmieścia Fontaine. Tętniące gwarem miasto stopniowo ciśnie, jakby łącząc się z naszym nastrojem. Ulice pustoszają, zabudowania żedną i znikają w gąszczu Kambodży. Nie ma już muzyki i śmiechów. Jest martwy silnik samochodu. Jego warkot wdziera się w ciszę bezdroży. W oddali, między gęstymi zaroślami, wyłania się olbrzymia buddyjska stupa. Wysoka na ponad 60 metrów wieża zwieńczona iglicą. To nasz kolejny cel. Oddalona o jedynie 17 km od Phnom Penh, Chun E, jedne z najbardziej znanych pól śmierci, znajdujące się na terenie dawnego chińskiego cmentarza i otoczone mokradłami sady palmowe. Zatrzymujemy się przy bramie. Znów przychodzi to dziwne uczucie. Martwy niepokój otoczony pięknem natury. Kroczymy w akompaniamencie śpiewu ptaków. Wchodzimy na teren i znowu zapada cisza, jakbyśmy przekroczyli niewidzialną barierę zarezerwowaną tylko dla niej. Idziemy powoli, niepewnym krokiem, nie wiedząc, czego możemy się tutaj spodziewać. Gdy dochodzimy do stupy, wiemy już, co nas czeka. Wewnątrz wieży znajduje się kurhan z równo ułożonych ludzkich czaszek. Jest ich ponad 5000. Makabryczna konstrukcja, szeroka na kilka i wysoka na kilkadziesiąt metrów. Połamane, rozłupane potylice, wybite zęby i dziury w skrojach. Puste, martwe, wpatrzone w nas oczodoły. Wieża czaszek skonstruowana z odkrytych przez ziemię szczątków. Świadectwo komunistycznego reżimu Pol Pota. Irracjonalność tego widoku sprawiła, że nie potrafiliśmy uwierzyć w autentyczność tych kości, co miało się za chwilę zmienić. Podchodzimy do ogrodzonego niską palisadą dołu. Wystające z ziemi podarte resztki ubrań, połamane kości i tabliczka z napisem "Masowy grób 450 osób". Po chwili przed naszymi oczami wyłania się kilkanaście podobnych dołów, skryte w cieniu gaju palmowego i otulone ciszą sadu. Nie tak dawno rozbrzmiewała tu na okrągło przeraźliwie głośna muzyka. Dobiegała z tak zwanego Magic Tree, czyli magicznego drzewa. Ryk potężnego agregatu napędzanego silnikiem diesla rozdzierał noc. Na drzewach wisiały głośniki, a z nich przeraźliwie głośno dobiegała tradycyjna muzyka kmerska. Wszystko po to, by zagłuszyć krzyki ofiar mordowanych przez oprawców Pol Pota. Próbowałem wyobrazić sobie uczucia więźniów słyszących ten dźwięk. Jeszcze pół godziny temu myślałem naiwnie, że bestialstwo ma swoje granice, że po Tuol Seng nic nie będzie w stanie mnie zadziwić. A jednak... Czerwoni Kmerzy i tutaj dali popis swojej okrutnej pomysłowości. Mordowano tu uderzeniem olbrzymim kijem w tył głowy i wrzucano do dołów. Tych, którzy przeżyli, również wrzucano do dołu i zakopywano żywcem, posypując wszystko gaszonym wapnem. Oprawcy pokonywali kolejne granice okrucieństwa, wynajdując w morderczym amoku kolejne rozrywki. Niemowlęta podrzucano do góry i strzelano do nich jak do żółtek, zmuszając rodziców do oglądania egzekucji ich dzieci. Następnie podcinano tym rodzicom gardła łodygami palm z wyciętymi tępymi ząbkami. Znów poczułem zimny pot na plecach. Tym razem na widok rosnącego pośrodku Chun E wielkiego drzewa Killing Tree, czyli zabijające drzewo. Nazwa pochodzi od przerażających praktyk stosowanych przez czerwonych Kmerów. Wyszarpywane z objęć matek dzieci, chwytano za nogi i zabijano, uderzając ich główkami o pień tego drzewa. Ten widok stawał się ostatnim obrazem kobiet przed ich egzekucją. Nie mające końca obłąkanie bez drogi ucieczki. Jedynym ratunkiem stawało się kolejne drzewo. Poison Tree, czyli drzewo trucizny. Czekający na wyrok więźniowie zbierali jego owoce i nasiona, zjadali je i podawali dzieciom, licząc na wcześniejszą, łagodniejszą śmierć. Trucizna paraliżowała układ oddechowy. Ludzie wybierali samobójstwo w męczarniach, będące wybawieniem od bestialstwa ich prześladowców. Ludzie ludziom zgotowali ten los, napisała Zofia Naukowska w medalionach. Los równie okrutny na kambodżańskiej,
co na polskiej ziemi. Ten jeden dzień przyniósł zbyt wiele. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w jednym z licznych barów rozrzuconych po Phnom Penh. Wydawało nam się, że musimy się napić, ale nawet zimne piwo nie smakowało. Odeszła ochota na żarty, pogaduszki czy zwykłą rozmowę o pracy. Pragnęliśmy jak najszybciej wrócić do obozu. Jadąc przed mieściami Phnom Penh, mijaliśmy dziesiątki przecznic pełnych straganów, motorów i ludzi. Szukałem na ich twarzach bólu. Nie znalazłem. Żyli swoim życiem jak gdyby nigdy nic. Jakby ludobójstwo, którego dopuścili się czerwoni Khmerzy, stało się jedynie zamierzchłym wspomnieniem. Odległą przeszłością, z którą dawno się pogodzili. A przecież to działo się przed chwilą. Ziemia wciąż oddawała kości na polach śmierci, a zaschnięte plamy krwi nadal zdobiły podłogi więzienia Tuol Sleng. Pol Pot ukrywał się w dżungli i nie zapowiadało się, że szybko złoży broń. W twarzach mijanych mieszkańców widziałem oblicza dzieci, których zdjęcia pokrywały ściany S-21. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że ten obraz będzie mi towarzyszył do końca życia. Tak naprawdę chyba nigdy nie wyjechałem z Kambodży.